Cześć, witam wszystkich. No to zaczynamy historię z Hurricanem. Z Hurricanem w wersji 2C od Army Hobby. Jak się prezentuje model? Jaka jest historia tej wersji? Taka maksymalnie skrócona historia tej wersji. Dowiecie się z tego odcinka. Zapraszam jak zwykle bardzo serdecznie. O Hawkerze Hurricane w wersji Mark 1, Mark 1, już tutaj mówiłem, w odcinku równo 120, więc teraz kilka słów o maszynie w wersji Mark 2, Mark 2. Główną różnicą w stosunku do wcześniejszego Hurricana był silnik. Zastosowano tutaj Rolls-Royce Merlin w wersji 20, czyli 20, wyposażony w dwubiegową sprężarkę, którą powyżej 6000 metrów należało przełączyć na pełne doładowanie FS, Full Supercharge, a na niższych na średnie doładowanie, Moderate Supercharge. W efekcie na wyższym pułapie można było osiągnąć moc chwilową silnika wynoszącą aż 1280 koni mechanicznych. Hurricana wyposażonego w taką jednostkę napędową oblatano 11 czerwca 1940 roku. Oprócz silnika wymieniono drżnik na posiadający nieco lepsze parametry. Przedłużono także przód kadłuba, żeby nowy silnik się zmieścił. Najbardziej dla nas tutaj istotna wersja 2C posiadała uzbrojenie złożone z czterech działek Hispano-Suiza Mark II, Mark II kalibru 20 mm. Samolot istniał też w wersji albo modyfikacji zwanej Harry Bomber, która mogła przenosić dwie bomby 113 kg, a potem dwie bomby 226 czy 227 kg lub dwa podwieszone zbiorniki 200-litrowe na paliwo. Łącznie powstało 4711 egzemplarzy Hurricanów w tej wersji, liczając w to egzemplarze przebudowane z Hurricanów Mark 2A, 2B, tej, która miała 12 karabinów maszynowych. To czyni ją najliczniej produkowaną spośród wszystkich wersji tego myśliwca. Produkcję zakończono w miesiącu zakończenia produkcji Hurricanów w ogóle, czyli w lipcu 1944 roku. A zatem oglądamy Hurricana Mark IIc, Mark IIc. I pudełko jest typowe, jak to zwykle bywa w przypadku Army Hobby w zestawach Expert Set, czyli zawiera zestaw, wiadomo, kalkomanie, też wiadomo, no i maski i blaszkę fototrawioną, co już oczywiście nie jest takie oczywiste w przypadku modeli, no ale zestawy Expert Set ją zawierają. Grafika na pudełku całkiem ciekawa, chociaż niektórzy twierdzą, że ten Heinkel nie powinien tu być, że wtedy ten dywizjon był na froncie wschodnim. Niemniej tutaj właśnie to płonące miasto Londyna, może coś innego, no, robi wrażenie. Chociaż całe pudełko w takiej dość ciemnej tonacji, niemniej rysunek da się rozpoznać. Po bokach również grafiki dość typowe. I tutaj również z tyłu cztery schematy malowań. Tutaj jest tak samo. No tutaj w zasadzie powtórzona grafika z pudełka. Znaczy z pudełka, z jego przedniej części, tutaj również. I teraz zajrzyjmy do środka. Mamy części w woreczku, takim otwieranym tutaj na klej. I tu jest instrukcja. W środku kalkomanie. I części. Tutaj jeszcze są fototrawione i te maski. No a tutaj właśnie części plastikowe. No to instrukcja. Kalkomanie wyjmujemy. One będą omówione na końcu.
I tak, tutaj to co zwykle, czyli ostrzeżenia, informacja o kontakcie, wsparciu klienta, historia samolotu, też informacja o wersji tropikalnej, bo tak jak w przypadku Mark One, tak i tutaj jest wersja tropikalna od razu w ramkach, informacje o farbach od aż 6 producentów, schemat nakładania masek i oczywiście ramka też jest pokazana, części przezroczyste, maski, części wodotrawione, kalki, cały zestaw, skład zestawu jest tutaj zaprezentowany. I teraz etapy budowy. Tutaj mamy pierwszy, tutaj kolejne. Tym razem nie są numerowane, ale jest ich 6. Model już na pierwszy rzut oka wydaje się być bardziej prostym niż model w wersji 1, który sklejałem w zeszłym roku. Nawet jeszcze w poprzednim roku go zacząłem sklejać, czyli 2018. No i tutaj też jest ciekawie, są te blaszki do wersji nocnych, ale też element plastikowy. Tutaj ta osłona tego wlotu powietrza do gaźnika. No tutaj chyba trzeba dokładnie określić, czy w danym samolocie ją stosowano, czy nie. Bo ja ją przykleiłem, ale chyba niepotrzebnie wtedy, rok temu, już ponad rok temu. Więc może się okazać, że jest po prostu zbędna. I tutaj schematy malowań. Pierwszy to jest SPLKA z dywizjonu 87 dywizjonu RAF. Cały czarny. Hataka opracowała specjalną farbę, bardzo dobrą, C041. Do właśnie tego schematu malowania, znaczy do malowania w ogóle nocnych myśliwców, czy nocnych samolotów. Taki czarny, ale nie do końca czarny. I to jest naprawdę coś, co znakomicie się sprawdza. Tutaj drugi schemat malowania. Ten sam samolot, ale już po nałożeniu kolorów, że się tak wyrażę. Ocean Grey i Dark Green, które nałożono na tą czarną farbę. Schemat malowania A, ale tak nie do końca. Będę musiał prowadzić pewne poprawki w maskach. I to jest z operacji Jubilee z rajdu na Deep Base 19 sierpnia 1942. Pan Squadron Leader, pan pilot Squadron Leader Dennis Smallwood. Ale latał na nim też polski pilot, sierżant Henryk Józef Trybulec. Flight Sergeant, jakoś chyba tak to się wymawia. Kolejny samolot, tutaj jest z pierwszego dywizjonu RAF, JXW, Stangmere, tamte poprzednie chyba nie są wymienione, skąd są? I ostatni, również ciekawy, z 43 dywizjonu RAF z Mont-Saint-Blanche z Algerii. To jest samolot w wersji tropikalnej. No i w zasadzie ten schemat malowania według mojej oceny tutaj wybiorę sobie. Według tego schematu będę sklejał samolot. Więc zobaczymy malowanie pudełkowe ponownie. To teraz od razu szybko części. Tak jak poprzednio, tak i tym razem wszystko jest w jednej ramce, choć jak wiemy ma się to zmienić. A ja tak jak poprzednio położyłem ją do góry nogami. No tak, ale do rzeczy. Wszystko jest tutaj na pierwszy rzut oka w porządku. Widać wprawdzie niewielkie nadlewki przy śmigle, ale to nie jest coś, co byłoby dużym problemem.
chłodnica jest dużo lepiej rzeczywiście zrobiona niż była w wersji pierwszej i no to jest oczywiście plus. Tablica przyrządów nie ma tutaj żadnych zakręśnięć tworzywa. Wszystko jest ładnie, równo oddane, nie ma tutaj nic, co by było czymś podejrzanym. Także tutaj zmieniono podział podłogi w kokpicie, jest to ułatwienie oczywiście. Koła również mają tutaj nawet oznaczenia na oponie. Pewne zakręśnięcia tworzywa, czyli jamki skurczowe, występują niestety na stateczniku, ale na szczęście w miejscach, gdzie było płócienne poszycie, więc jakoś można to sobie tłumaczyć. Niewielka jamka skurczowa jest też tutaj, aczkolwiek również i to jakoś ujdzie. Duże powierzchnie jak skrzydła są wolne i to nie jest problemem. Odtworzono tutaj również te takie początkowo tropikalne wywieczniki, które później znalazły się we wszystkich Hurricanach. Nie sądzę tutaj aż, chociaż wydaje mi się, jakby one nawet były trochę wydrążone, co jest wielkim plusem. Bardzo ładnie się prezentują zresztą. Natomiast cały kadłub oczywiście też jest bardzo ładny. Tutaj mamy też plastikowe osłony, te na wydechy, żeby płomień z rur wydechowych nie oślepiał pilota. Mimo że są, jak wiemy, elementy fototrawione, to nawet one prezentują się całkiem znośnie. Jeszcze na koniec zajrzyjmy do samego kokpitu. Tutaj też wszystko jest zaznaczone, no ale jak wiadomo, jeszcze różne elementy będą doklejane, więc to wnętrze będzie wzbogacone. I tutaj element, który w pierwszej wersji był robiony z blachy fototrawionej, tutaj jest już plastikowy. Jak sam twórca stwierdził, po co robić to z blachy, skoro można z plastiku. I ramka przezroczysta. Według mojej wiedzy jest to dokładnie ta sama ramka przezroczysta, która była w wersji pierwszej, nic się nie zmieniło. Tak samo jest to tutaj przygotowane. To oszklenie budzi podobno pewne kontrowersje. Chodzi tutaj o to, że ono jest takie zwężające się ku przodowi, a podobno nie powinno być. Aczkolwiek Arma Hobby twierdzi, że ono się zmieniało, że deformowało się jakoś w miarę przemieszczania się po tych szynach do tyłu kadłuba i z powrotem. Nie wiem do końca jak było, ale nie rzuca się to jakoś bardzo w oczy. Oszklenie jest dość przejrzyste i nawet jakoś bardzo nie zniekształca. W jaku był z tym trochę problem. No tutaj też trochę jest, ale w znacznie mniejszym stopniu. No i to tyle, co by było odnośnie oszklenia. Teraz kalkomanie. I tutaj jest standard Techmodu, czyli wszystko jest ładnie, równo, czytelnie i bezproblemowo. Są oczywiście stencile, kalka na tablicę przyrządów. Tym razem już bez kliszy, no bo klisz od jakiegoś czasu Arma Hobby nie używa. Rzeczywiście łatwiej jest skleić tablicę bez kliszy, ona wtedy bardziej bezproblemowo trafia na swoje miejsce. Tutaj mamy też jakąś nową kalkę na wnętrze, bo tu ewidentnie widać takie jakby zamykane, nie chcę powiedzieć sakiewki czy aktówki, takie dodatkowe kieszenie na różne chyba dokumenty. Są też kalki na śmigło. Wszystko bardzo ciekawie się prezentuje. Są kalki pasów bezpieczeństwa, choć same pasy są też w blaszce i w ten sposób możemy do tej blaszki płynnie przejść. No, blaszka oczywiście jest robiona specjalnie do tego Hurricana. W Mark I była inna. Ale wiele części jest podobnych. Tutaj też mamy podobne uchwyty do owiewki. Pasy bezpieczeństwa są także
tutaj mamy różne detale w rodzaju reflektorów, busoli, tej osłony na chwyt do gaźnika, tablica przyrządów, osłony, o których wspominałem wcześniej, przeciwodblaskowe, które miały osłaniać pilota przed olśnieniem. No, niedużo jest tych części, mniej niż w wersji pierwszej, ale w sumie, jak wiemy, odtworzono więcej rzeczy w plastiku, więc akurat pod tym względem jakościowym różnicy to nie zrobi, a może nawet różnica będzie na plus, bo pewne rzeczy będą jednak bardziej trójwymiarowe niż blaszki, a jednocześnie bardzo precyzyjne. No i na koniec maski oszklenia. Niewiele tutaj widać, ale są wycięte z żółtej taśmy, to się chyba nazywa taśma kabuki, czy jakoś podobnie. I one generalnie sprawiają się lepiej niż te z winylu, te czarne. No, w przypadku jaka nie były tak super spasowane. Udało się ich użyć i użyć z dobrym skutkiem, ale trzeba było trochę się przyłożyć. Ale z kolei w przypadku tamtego modelu było tak, że one no też musiały pokryć trochę inne oszklenie, bardziej obłe, i to na pewno było utrudnieniem. I tak się prezentuje Hurricane w pudełku, a jak się będzie prezentował po sklejeniu, okaże się oczywiście, jak go skleję. I mam nadzieję, że uda się to bezproblemowo, ale znając życie, no to jeszcze pewnie teraz się powtórzę, czy powtórzę w zakończeniu pewne wątki, a inbox można już uznać za dokonany. I tak się sprawy mają na ten moment. A jak się będą miały za tydzień, no to mam nadzieję, że dowiemy się, czy też dowiecie się, bo ja pewnie już będę wiedział siłą rzeczy wcześniej, z kolejnego odcinka, na który już teraz zapraszam nie mniej serdecznie niż na ten właśnie. Bardzo Wam też dziękuję za wszystkie lajki, łapki w górę, za wszystkie kciuki w górę i za wszystkie subskrypcje, za wszystkie komentarze. No i za to, że po prostu tutaj jesteście razem ze mną i mi towarzyszycie i mi kibicujecie. Dzięki, trzymajcie się, cześć!